Dopiero w niedzielę wczesnym rankiem zaniosły do grobu przygotowane olejki. Zobaczyły, że głaz zamykający wejście jest odsunięty. Weszły więc do wnętrza, ale nie znalazły ciała Jezusa. Stały oszołomione, gdy nagle obok nich zjawili się dwaj mężczyźni ubrani w lśniące szaty. Przerażone pokłoniły się im nisko. Oni zaś zapytali: dlaczego szukacie w grobie tego, który żyje? Nie ma go tutaj. Powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce grzesznych ludzi i zabity przez nich, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie te słowa. Wróciły do Jerozolimy i opowiedziały o wszystkim 11 apostołom i pozostałym uczniom. A były to Maria z Magdali, Joanna, Maria, matka Jakuba oraz kilka innych kobiet. Słuchający sądzili jednak, że to jakaś zmyślona historia i nie uwierzyli im. Mimo to Piotr pobiegł jednak do grobowca. Zajrzał do środka i zobaczył same płótna. Wrócił więc do domu zdziwiony tym, co zaszło. Jeszcze tego samego dnia dwaj uczniowie Jezusa szli do wioski Emaus, odległej o 11 kilometrów od Jerozolimy, i rozmawiali o ostatnich wydarzeniach. Gdy tak żywo dyskutowali, sam Jezus podszedł i przyłączył się do nich. Oni jednak nie rozpoznali go. O czym rozmawiacie? Zapytał. Wtedy ze smutku przystanęli. I jeden z nich, Kleofas, powiedział: jesteś chyba jedyną osobą w całej Jerozolimie, która nie słyszała o wydarzeniach z ostatnich kilku dni. A o czym nie wiem? Zapytał Jezus. O tym, co się stało z Jezusem z Nazaretu, odrzekli. Był on prorokiem, potężnym w czynie i słowie, cieszącym się uznaniem Boga i ludzi. Nasi najwyżsi kapłani i przywódcy religijni wydali go jednak Rzymianom, którzy skazali go na śmierć i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że to właśnie on jest Mesjaszem, mającym wyzwolić Izrael. Dziś już mija trzeci dzień od tych wydarzeń. Na dodatek kilka kobiet wprawiło nas w osłupienie. Powiedziały, że były o świcie przy grobowcu, ale nie znalazły jego ciała. Ponadto widziały tam aniołów twierdzących, że Jezus żyje. Niektórzy z nas pobiegli tam zaraz i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety. Ciała rzeczywiście nie było. Wtedy Jezus rzekł im: jacy jesteście niemądrzy. Tak trudno uwierzyć wam w to, co prorocy powiedzieli w piśmie. Przecież Mesjasz miał to wszystko wycierpieć, zanim zostanie otoczony chwałą. I zaczynając od pism Mojżesza i proroków, wyjaśniał im wszystkie fragmenty pisma, które mówiły o nim jako Mesjaszu. Gdy doszli do Emaus, Jezus dał do zrozumienia, że idzie dalej. Oni jednak nalegali: zostań z nami na noc. Jest już późno i robi się ciemno. Wszedł więc z nimi do domu. A gdy zasiedli do kolacji, wziął chleb, podziękował za niego Bogu, połamał go na kawałki i podał im. Wtedy przejrzeli na oczy i rozpoznali go, ale on zniknął. Zaczęli więc mówić jeden do drugiego:
Czy serce nie biło nam mocniej, gdy podczas drogi rozmawiał z nami i wyjaśniał pismo? Jeszcze tej samej godziny wyruszyli z powrotem do Jerozolimy. Tam spotkali zebranych 11 apostołów i pozostałych uczniów, którzy potwierdzili, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i że ukazał się Piotrowi. Wówczas ci dwaj opowiedzieli im o swoim spotkaniu z Jezusem i o tym, jak rozpoznali Go podczas łamania chleba. Gdy jeszcze mówili, sam Jezus nagle stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Wszyscy się bardzo przestraszyli, sądząc, że widzą ducha. Czemu jesteście tacy przerażeni? Zapytał. Dlaczego wątpicie, że to jestem ja? Zobaczcie rany na moich rękach i nogach. Przecież to ja we własnej osobie. Dotknijcie mnie, a przekonacie się, że nie jestem duchem. Duch przecież nie ma ciała ani kości, a ja mam. Mówiąc to, pokazał im swoje ręce i nogi. Uczniowie byli tak szczęśliwi i zdziwieni, że aż nie mogli uwierzyć w to, co widzieli. Wtedy Jezus zapytał ich: czy macie tu coś do jedzenia? Podali mu więc kawałek pieczonej ryby, a on zjadł ją na ich oczach. Następnie powiedział do uczniów: gdy jeszcze przed ukrzyżowaniem byłem z wami, mówiłem, że musi się spełnić to, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, pismach proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, by to wszystko zrozumieli. I dodał: napisane jest, że Mesjasz będzie cierpiał, że umrze i trzeciego dnia powstanie z martwych. Wszystkie narody, począwszy od Jerozolimy, będą w Jego imieniu wzywane do opamiętania i przyjęcia odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami spełnienia się tych proroctw. Już niedługo ześlę wam to, co obiecał mój Ojciec. Na razie pozostańcie tu, w mieście, aż napełni was moc z nieba. Potem wyprowadził uczniów z miasta w stronę Betanii. Wzniósł ręce i pobłogosławił ich. Czyniąc to, zaczął unosić się w górę i tak odszedł do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i pełni radości powrócili do Jerozolimy, gdzie przez cały czas przebywali w świątyni i wielbili Boga.